Witajcie na moim kanale Trenować z Najlepszymi. Dzisiaj odpowiadam na pytania, które zadaliście mi na Facebooku i na Instagramie. Trochę tych pytań wskoczyło na skrzynkę prywatnej wiadomości. Mam nadzieję, że taki sposób komunikacji Wam się spodoba. Cześć Andrzej, jak się masz, jak zdrowie, a co w ogóle lubisz jeść? Lubię jeść wszystko, nie jadam tylko tatara. Moje zdrowie na szczęście na ten moment dopisuje. Troszeczkę jest regeneracją, nie jest tak jak powinno być, ponieważ rano codziennie budzę się z jakimiś bólami, coś mi dolega. Prawdopodobnie jest to dlatego, że podwyższyłem troszeczkę tempo i ilości treningów, stąd takie samopoczucie. Kiedy Ciebie zobaczymy w telewizji? Jak włączysz sobie YouTube'a przez telewizor, to będziesz miał je w telewizji. Szymon pyta, masz jakiś cel na przyszłość? Pewnie masz, pochwal się. Staram się celować po prostu w lepsze jutro. Nie jak kiedyś za wszelką cenę. W ogóle jestem osobą, która wyznacza sobie cele spontanicznie. Budzę się rano, mam jakiś pomysł i wtedy przez kilka dni kombinuję, myślę w jaki sposób ten cel realizować. Czasami to musi troszeczkę potrwać, czasami udaje się to realizować szybciej. Pytanie od Agnieszki. To ja chcę wiedzieć, co sądzisz o Wujku Samo Zło w MMA. A widzisz. I łatwy i trudny temat. Nie wiem po co Fight Exclusive Night kontraktuje w ogóle Wujka Samo Zło. Mało tego, on nie ma bić się w MMA, tylko ma bić się chyba na zasadach bokserskich z innym raperem, z Arabem. Jak dla mnie jest to cofnięcie się w tył federacji. Kompletnie nie czuję tego pomysłu. Czy to ma zwiększyć jakąś popularność, czy to zwiększy popularność Fight Exclusive Night? Uważam, że nie. Podobałby mi się ten pomysł, gdyby to była walka charytatywna. Okej, na początku gali jakieś show, jakaś walka charytatywna, zbieramy pieniądze na dzieci, na nie wiem, chorujących na raka, inne cele charytatywne, gdzieś na zwierzęta, no gdzieś, żeby po prostu z tego produktu ktoś mógł skorzystać, komuś można byłoby pomóc, okej. Ale jako, nie wiem, walka i to jeszcze nie pierwsza, tylko gdzieś tam któraś wyżej w karcie walk, kompletnie nie czuję tego pomysłu, nie podoba mi się to. Kilka kroków w tył federacji. No dobra, ponieważ obydwa jesteśmy łasuchami, to zapytam wprost. Jak kontrolujesz słodycze, liczysz kalorie, wyznaczasz dni dyspensy, czy jesz ile chcesz i spalasz na treningach? To nie zaczepka, tylko na poważny i ja też walczę. Bartek, no ja ze słodyczami praktycznie nie radzę sobie kompletnie. Zawsze słodycze wygrywają pojedynki ze mną. Tutaj nawet nie ma zbyt dużo o czym rozmawiać, bo każda moja próba kończy się niczym. Zawsze przegrywam. Pamiętasz, w lato, chyba zeszły rok, zrobiłem miesiąc bez słodyczy, bez cukru. Udało się, ale później niestety wróciło to z nawiązką. Zażarłem tyle słodyczy, że brzuch bolał. Jest to jedyny mój nauk na ten moment, zaraz po sporcie, który mnie nurtuje, jak wspomagać organizm w regeneracji i spalaniu tłuszczu. Chleję herbatki, czyste kierbę matę, zieloną, może dodać jakieś suple. Po każdym treningu staram się walnąć jakiś kefir lub jogurt z owocami, bo zauważyłem, że mi pomaga, dobrze się czuję, a i kupa idzie jak trzeba. Co polecasz? Jeżeli chodzi o kupę, to ja sobie, kiedy jestem na redukcji, kiedyś ktoś mi polecił, żeby wieczorem wypić maślankę naturalną. Ja wypijam około 300 ml tej maślanki i wtedy rano jest ta kupa fajna. Fajnie schodzą kilogramy, czuję się lżejszy. Jeżeli chodzi o spalacz tłuszczu, wklejam Ci tutaj pod filmem link do spalacza tłuszczu, który kiedyś ja używałem, który dostałem od Maschlej. On mi pomógł troszeczkę podczas zbijania kilogramów do turnieju, ale nie wiem co bardziej pomogło. Czy dieta, którą trzymałem w tamtym okresie, odstawienie słodyczy, które mi wtedy wyszło, czy no, używanie, zażywanie tego spalaczu tłuszczu. Tego nie wiem. Z tego, co mówią wszyscy, z tego, co ja też doświadczyłem, jedynym sposobem najlepszym na spalanie tkanki tłuszczowej jest trzymanie miski. Trzymasz michę. Ja osobiście na przykład kalorii nie liczę w ogóle, ale jak używam dietę, którą kiedyś rozpisała mi Magdalena Talarczyk, była Strong Woman, ja sobie ją troszeczkę tam zmodyfikowałem, trzymam się jej na przykład na 3-4 tygodnie przed startem, to wtedy kilogramy fajnie schodzą. No i to też potwierdza, że trzymanie miski te kilogramy potrafią ściąć. Czy herbatki czyste, yerba mate, cokolwiek pomaga? Nie wiem. Nie wiem, herbatek nigdy nie stosowałem. Pytanie bardzo na czasie od Tomasza. Jak wrażenie po Underdogu? Jak dla mnie tak. Film zrobił bardzo duże wrażenie na mnie. Bardzo dużo rzeczy mi się podobało. Wszystko to przeczytasz w moim ostatnim blogu, który wstawiłem na Facebooku. Wstawiam Ci link pod filmem. Co mi się podobało? Muzyka, gra Lubosa, to, że nie było bardzo dużo walk, ale gdzieś tam rozmywało się to o jedno tak naprawdę, jeden pojedynek, finałowy zresztą, na końcu filmu. Ciężka praca pokazana, życie jakieś codzienne, jakieś rzeczy, które się mogą w życiu nie udać, które mogą demotywować, ale później tak naprawdę odwróciło się to wszystko w pozytywny aspekt. Miłość, seks, muzyka, narkotyki, no wszystko to, co nas tak naprawdę wszędzie tam otacza w życiu. Pokazane wszystko w ciągu 2 godzin. Jeżeli chodzi o scenariusz, jest mi trudno tam się jakoś, nie jestem jakimś krytykiem filmowym, żeby mówić, czy Kawulski tą reżyserką zajął się w odpowiedni sposób, czy też nie, bo na tym się po prostu nie znam. Oglądam filmy, później o nich zapominam, ktoś mi mówi, że oglądałem film, Aga mi nieraz mówi, że ten film oglądaliśmy, ja już dawno go nie pamiętam, a Underdog w jakiś sposób tam pewnie przez pasję do MMA, pewnie przez pasję do sztuk walki zostanie w mojej pamięci na dłużej. Na pewno obejrzę go jeszcze raz, jak się pojawi na DVD, to na pewno go kupię. A o innych związanych z tym filmem moich przeżyć przeczytasz na blogu. Zapraszam. Zapyta, ile kosztuje sport? Chyba takie trochę trudne pytanie. Nie wiem, czy czasem nie chodziło Ci o to, ile mnie kosztuje sport, albo ile trzeba wydawać na sport. Ja osobiście uważam, że jeżeli chcesz się zająć sportem, możesz wydać 0 zł na początek. Założyć trampki, koszulkę, spodenki, nie wiem, dresy, iść pobiegać. I już zajmujesz się w jakimś stopniu sportem. Ja osobiście, jak wracałem na matę po 15 latach nie robienia praktycznie nic, jakichś tam drobnych zrywów, gdzieś tam jakaś siłownia, jakieś krótkie treningi, zabrałem po prostu stare spodenki, starą koszulkę, poszedłem na trening wtedy jeszcze do klubu Kokoro Gym, który teraz nie istnieje. Poszedłem tam, wydałem co prawda jakieś tam pieniążki na pierwszy karnet, to było chyba 60 zł, ale tak naprawdę żadnych dodatkowych kosztów nie poniosłem. Jedynie, może co, bilet na autobus, żeby dojechać. Ale tak jak mówię, jeżeli chcesz się zająć sportem, to tak naprawdę nie są Ci potrzebne żadne pieniądze na początek. Możesz iść pobiegać, możesz, nie wiem, wyjść na dwór, robić przysiady, w domu możesz robić trening, na YouTubie, na, nie wiem, na portalach społecznościowych możesz obejrzeć wiele takich instruktażowych filmików, które powiedzą Ci, w jaki sposób trenować, i w tym momencie wydajesz 0 zł. Tylko swój czas, swoją energię, to co chcesz robić. Jeżeli później chciałabyś zająć się tym sportem tak na dłużej, jakoś, nie wiem, żeby było wygodniej, lepsze buty, lepsze ciuchy, wiadomo, no to wtedy ten sport, jakieś karnety na fitness, na siłownię, na crossfit, na MMA, na cokolwiek, to wtedy owszem, można kasę wydawać i tutaj ta górna granica może się nie zamykać nigdy. Ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś chce zająć się sportem, to tak naprawdę nie musi wydawać pieniędzy. Pojawiło się w wydarzeniu 200 treningów w roku 2019, który zorganizowałem, gdzie obserwuje nas ponad 2,5 tysiąca ludzi. Pytanie od Kaspra. Mordo, co sądzisz o MMA i K1? Co lepsze i co wybrać? Tutaj to wszystko zależy od twoich predyspozycji tak naprawdę, od tego co chcesz robić. Z tego co wywnioskowałem w późniejszych komentarzach, zajmujesz się od pół roku K1, to idź tą drogą. Jeżeli tam ci się podoba, nic nie chcesz zmieniać, chcesz próbować się w turniejach K1, próbuj. Po co cokolwiek zmieniać? Ja osobiście, jeżeli miałbym wybrać MMA czy K1, no to wybrałbym MMA, no bo lubię grappling, lubię BJJ, lubię sporty chwytane, no to tutaj dołożyć uderzenia i można gdzieś tam się rozbudowywać, gdzieś tam swoje powiększać umiejętności. A osobiście na K1 to byłem na kilku treningach, na jednym seminarium z Różalem, no i tylko tyle, także też mi jest trudno jakoś tam się ustosunkować. W telewizji na przykład wolę oglądać oczywiście MMA niż K1. Próbuj, możesz spróbować pójść sobie na przykład na, nie wiem, na salę na pół roku kolejne, bo teraz trenujesz pół roku K1, to teraz możesz pójść sobie na kolejne pół roku na MMA i wtedy porównasz sobie, gdzie ci jest lepiej, gdzie ci odpowiadają techniki, gdzie ci się podobają, nie wiem, możliwości. Jeżeli miałbyś zająć się zawodowo sportem, no to na ten moment wygląda na to, że jednak MMA może gdzieś tam jakąś karierę, chociaż niekoniecznie, bo też DSF coraz prężniej działa, także walczyć można tak naprawdę w wielu federacjach. Jak ci się podoba MMA, to walczę w MMA, jak ci się podoba K1, to walcz w K1, jak ci się podoba jiu-jitsu, to idź na jiu-jitsu. No tutaj to trzeba samemu sobie sprawdzić. Ja osobiście próbowałem chwilę gdzieś tam poboksować trochę, żeby pobić się w MMA, pojechałem na jeden turniej, walkę przegrałem i stwierdziłem, że najpierw się pokulam, najpierw porobię sobie coś w grapplingu i od tamtego czasu minęły już prawie 3 lata i nie byłem na żadnym treningu MMA, także osobiste jakieś przemyślenia trzeba sobie wziąć pod wzgląd i po prostu uderzyć w to, co się czuje najlepiej. Jego Pudzianowski czy Kołecki? Trudne pytanie. Tak sobie próbowałem analizować, co może wydarzyć się w tej walce. Jak dla mnie 50/50 z delikatnym wskazaniem na Kołeckiego. Dlaczego? Kołecki trenuje co prawda dopiero 2 lata, ale trenuje parter solidnie, no bo na pewno u trenera Oknickiego ten parter na pewno szlifuje. Jest bardzo silnym człowiekiem. Kto wie, czy nie będzie najtrudniejszym z tych lżejszych przeciwników, jakich miał Pudzianowski na ten moment, ponieważ mimo tego, że będzie lżejszy, na pewno będzie bardzo silny. Pudzianowski, dużo ludzi mu zarzuca, gdzieś tam w internetach się pisze, że Pudzianowski nie jeździ na sparingi, nie obija się. To też może być solidną przeszkodą w zwycięstwie, chociaż może być też tak, że Pudzianowski specjalnie o tym nie mówi, tego nie pokazuje, a gdzieś tam oprócz tych treningów, które można obejrzeć na jego mediach społecznościowych, są to takie specjalnie treningi pokazywane jako przykrywka po to, żeby Kołecki myślał, że Pudzianowski się nie obija, że gdzieś tam nie sparuje, gdzieś tam jakaś taka taktyka to może być. Trudno jest powiedzieć. Myślę, że Kołecki. Twój ulubiony zawodnik MMA? W Polsce Mateusz Gamrot. Na świecie Mirko Krokop. Pisałem o tym chyba nawet na swoim Facebooku kiedyś. Mateusz Gamrot, no w ogóle lubię od dawna Mateusza Gamrota, zawsze obserwowałem jego walki. W ogóle miałem taką zasadę zawsze, że najbardziej interesowały mnie walki, nawet jeżeli jeszcze nie trenowałem osobiście, to zawsze obserwowałem walki w kategoriach wagowych od 6,6 do 7,7, tak w tych wagach, w których ja zawsze gdzieś tam ważyłem w tamtym okresie, nawet kiedy nie trenowałem. Zawsze z myślą o tym, ciekawe jakby to było, kiedy to ja bym walczył tam z taką i taką osobą, i wtedy już dawno temu Mateusz Gamrot mnie zainteresował, do teraz nie zmieniam zdania. Jeżeli chodzi o Mirko Krokopa, no wiadomo, Mirko to Mirko. Paweł zadał mi pytanie na prywatne wiadomości, jak idą przygotowania do Wieczoru Wojowników. Ale przygotowania jakie? No bo ja na Wieczorze Wojowników bić się nie będę. W przygotowaniach jako tako też nie biorę udziału. Zajmuję się tym mój trener z klubu Grappler Grudziądz. Także jest mi trudno w ogóle odpowiedzieć na to pytanie. Ale jak już jesteśmy przy Wieczorze Wojowników, to tylko powiem tyle, że zapraszam na galę. Fajne nazwiska się pojawiają na karcie. Jeszcze nie wszystkich organizatorzy przedstawili. Pierwszą galę też możecie obejrzeć urywki walk na moim kanale. Wrzucę na dole link. Rozwijać się będą na pewno. Tanie bilety, szybko się rozchodzą bilety. Na pierwszą galę sprzedały się bardzo szybko, na drugą też pewnie się sprzedają dość dobrze. Polecam pojawić się na tej gali. No przygotowań jako takich ja nie mam. Jedyne to, że myślę o tym, w jaki sposób nagrać, w jaki sposób Wam później pokazać to, co się działo w Grudziądzu na hali, na arenie w Mniszku. No i tylko tyle. Nie wiem, nie rozumiem do końca pytania, tak trudno mi się odpowiedzieć. Jak chcesz, to sprecyzuj to pytanie, odpowiem na następnym Q&A. Specjalnie zostawiłem to pytanie na koniec, bo Grzesiu pyta o plusy i minusy grudziądzkich klubów sportowych. Grzesiu specjalnie to pytanie mi zadał. Nie chciałbym się na ten moment, na ten temat wypowiadać zbyt dużo. Jedyne co powiem, to, że nie każdy klub w Grudziądzu, ten taki sportowy, gdzieś tam jakiś crossfit, jakieś MMA, jakiś grappling, jakieś judo, nie mówiąc o piłce nożnej, żużlu i tak dalej, no bo to w ogóle nie na tym rzecz polega, bo nie o to pewnie pytasz. Wiem, że nie o to pytasz. Uważam, że nie każdy klub dba prawidłowo o swoich gości, klientów, współtrenujących. W klubach powinno być tak, że trenerzy, którzy zapraszają do siebie na treningi, powinni być dla tych klientów, tych współtrenujących uśmiechnięci, z dobrą radą, z dobrą informacją, z fajnymi jakimiś pomysłami. O, na przykład do grapplera jak idziesz, to Ariel zawsze wita Cię z uśmiechem, zawsze się z Tobą chwilę pogada, gdzieś tam jakieś dobre rady podpowie. Niestety nie w każdym klubie tak jest. Zmieńcie to, a z czasem, jak już będę miał dokończony tekst, który napisałem jakieś kilka miesięcy temu na temat grudziądzkich klubów sportowych, to tam przeczytacie dużo ciekawych rzeczy. Odpowiedziałem na 13 pytań z 40 na ten moment, które się pojawiły. Jeżeli taki sposób komunikacji, w taki sposób chcecie ze mną rozmawiać, podoba Wam się to, dawajcie łapki w górę, a ja odpowiem na kolejne pytania. Do zobaczenia następnym razem.